Dokładna liczba nowo wykrytych infekcji wyniosła 104 611. To o 10 tysięcy więcej niż poprzedniego dnia. Próg 50 tysięcy infekcji dziennie został przekroczony we Francji 4 grudnia, co wskazuje na to, że liczba zakażeń podwoiła się w zaledwie 3 tygodnie, zauważyła AFP. Agencja podała również, że od początku kampanii szczepień przeciw COVID-19 w kraju pierwszą dawkę przyjęło 78,2% mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych jest 76,5%. Ponadto prawie 22 milionów z 67 milionów Francuzów otrzymało już dawkę przypominającą. Reklama. Koronawirus – spotkanie sztabu kryzysowego. W poniedziałek odbędzie się spotkanie sztabu kryzysowego oraz rządu poświęcone sytuacji epidemicznej, zapowiedział w piątek prezydent Emmanuel Macron. Władze Francji planują likwidację możliwości uzyskania zaświadczenia sanitarnego dzięki negatywnemu wynikowi badania na obecność SARS-CoV-2, pisze Reuters. Dodaje, że po planowanej na pierwszą połowę stycznia zmianie przepisów wstęp do restauracji, kin czy innych miejsc publicznych wymagających certyfikatu byłby możliwy tylko dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Rząd ma nadzieję, że ten krok przyspieszy kampanię szczepień i pomoże w walce z wariantem Omikron. We Francji 20% wszystkich nowych infekcji wywołanych jest szybko szerzącym się wariantem Omikron, mówił w czwartek minister zdrowia Olivier Véran.